Katowickie Zawodzie może być szóstą dzielnicą w mieście, w której będzie obowiązywała nocna prohibicja. Zanim jednak do tego dojdzie, władze miasta chcą posłuchać głosu mieszkańców i przeprowadzą konsultacje społeczne. Zdania w tej sprawie są podzielone. Tragedia. Dlaczego? Co? Znam pragnienie. Nie tylko alkoholu. I wiem, że jak się bardzo czegoś pragnie, a tego się nie ma od razu, to można wpaść w depresję. Chciałabym, żeby nie sprzedawali. Dlaczego? Albo bardzo dużo jest, biorą i rozwalają, jak są pijani, to rozwalają wszystkie przystanki do góry nogami i robią po prostu takie zaniedbanie. To w ogóle jest jakiś absurd. Wszyscy sobie żyją jak pączki w maśle, zarabiają miliony, noszą jedwabne garnitury, a nas tutaj gnębią i chcą jakiś, nie wiem, egzekwować od nas prawo, gdzie sami z tego kpią. Nocna prohibicja miałaby obowiązywać w tych samych godzinach, co w innych dzielnicach, czyli od 22 do 6 rano. Urzędnicy tłumaczą, że takie wnioski napłynęły do nich od samych mieszkańców. Chodzi o to, żeby ograniczyć spożywanie alkoholu w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zakaz nie obowiązywałby jednak pubów czy restauracji. Konsultacje rozpoczną się w drugiej połowie listopada. Odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Ono odbędzie się 21 listopada o godzinie 17. To będzie poniedziałek w Miejskim Domu Kultury Bogucice Zawodzie przy ulicy Marcinkowskiego. Oprócz tego będzie możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej na stronie katowice.eu w zakładce konsultacje. To od 16 do 30 listopada. Obecnie nocna prohibicja w Katowicach obowiązuje w 5 dzielnicach. To Śródmieście, Szopienice-Burowiec, Załęże, Dąbrówka Mała i Bogucice.